Nostalgia. Po ukończeniu studiów na Wydziale Sztuk Pięknych podjąłem pierwszą pracę. I od tego czasu stale dużo pracowałem, zdobywając coraz to wyższe stanowiska. Była to bardzo ważna firma krajowa. I przez 28 lat piąłem się w tej firmie po szczeblach kariery, aż do osiągnięcia najwyższego stanowiska zaraz po właścicielu. To była intelektualnie męcząca praca, bardzo męcząca. W ten sposób upływało mi życie i nie robiłem tego, co lubię. Tego, co studiowałem, tego, co wydawało mi się wartościowe. Zbiegło się to w czasie z osobistym, głębokim kryzysem. Zawsze byłam osobą wrażliwą duchowo, muszę to przyznać. Zawsze czegoś wypatrywałam, ale nie wiedziałam, czego szukam, nie miałam pojęcia. Miałam swoją rodzinę, przyjaciół, pracę. Pozornie dobre życie. Mimo to czułam ogromną wewnętrzną pustkę, której nie mogłam niczym wypełnić. Ale nie układało mi się źle. Minęło 10 lat od czasu, gdy zostałam członkiem jednego zespołu teatralnego. Zaprzyjaźniliśmy się między sobą. Stanowimy jakby małą rodzinę. W ramach takiej grupy naturalne jest, że zawsze jest ktoś, kto jest ci najbliższy. W tym przypadku moją najbliższą przyjaciółką stała się osoba, która żyła życiem chrześcijańskim w bardzo głęboki, bardzo autentyczny sposób. Pewnego dnia powiedziała mi: słuchaj, chodzę na pogadanki z formacji chrześcijańskiej. Może chciałabyś też iść? Ja jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, lubię się uczyć nowych rzeczy, zdobywać wiedzę, więc powiedziałam: tak, czemu nie? Jaką szkodę może mi wyrządzić pójście na pogadanki z formacji chrześcijańskiej? Mój ojciec był głęboko wierzący i mówił mi: mam silną wiarę i wiem, że po tym życiu przychodzi inne życie. Powiedziałam mu: tato, nic nie wiesz, jak możesz być tak pewny? Odpowiedział: jedynym, co mnie martwi, jest to, że muszę się bardzo rozchorować, aby umrzeć. Ale to, co mnie potem czeka, jest dla mnie bardzo jasne i ty powinnaś myśleć podobnie. Mówię: tato, nie przekonujesz mnie ani trochę. A on na to: ale nie widzisz, że masz wiele obaw, że stale wszystko roztrząsasz? To dlatego, że szukasz, a jeśli szukasz, to w końcu znajdziesz to, czego szukasz. Mówię ci, że skończysz chodząc codziennie na mszę. Pomyślałam: tak, ciekawe, jak dojdę do codziennej mszy świętej, skoro teraz nigdy nie chodzę, wcale. I mówię: tato, co ty wymyślasz? Na co mój ojciec odpowiedział: od wielu lat proszę o dobrą śmierć i 15 dni przed śmiercią chcę otrzymać znak, który pozwoli mi się przygotować. Powiedziałam mu: tato, daj spokój, czego ty oczekujesz? Czy Matka Boża ma ci się ukazać, albo może masz otrzymać niebiański telegram? Tato, nie bądź żałośnie śmieszny. I powiedział mi: od wielu lat proszę o to i wiem, że Pan i Najświętsza Maryja Panna udzielą mi tej łaski. I myślałam: matko, biedny, kiedy zda sobie sprawę, że umiera i nikt go nie ostrzegł, ani 15 dni, ani nic, to jest chore. Było mi żal mojego ojca. Stosunkowo często myślałem: jestem facetem z dziwnym szczęściem, bo mam wszystko. Jestem facetem, któremu wiele osób może zazdrościć. Ponieważ radzę sobie bardzo dobrze zawodowo, prywatnie również bardzo dobrze. Mam się bardzo dobrze, ale nie jestem szczęśliwy. Przy wielu okazjach, nie stale, tak, bo w ogóle z temperamentu jestem wesoły, ale były okazje, że nie wiedziałem dlaczego, albo może nawet wiedziałem dlaczego z powodu pewnych wydarzeń, zdecydowanie nie czułem się dobrze. Myślałem, że mam dość dziwne szczęście, bo zawsze mi czegoś brakowało. Zawsze czułem, że coś przegapiam. Za każdym razem, gdy odnosiłem jakiś sukces, stale było coś, czego mi brakowało. Stopniowo dochodziłem do siebie po tym, co przeżyłem. Ale wcale nie zwracałem się z dziękczynieniem ani do Kościoła, ani do Pana Boga. Byłem całkowitym agnostykiem, ateistą. Jest to niczym kula z wełny, z której zaczynasz wyciągać jedną nić. I ta nić stopniowo rozwija cały kłębek i wychodzą wszystkie rzeczy, które nosisz w sobie. To, co wygląda na kryzys zawodowy, ukrywa głęboki kryzys osobisty. Dokąd zmierzam? Mija mi moje życie, a ja nic nie zrobiłem. Kim jestem? Gdzie jestem? Wszystko się zbiegło. Pewnego razu, gdy poszliśmy na pogadankę, powiedziano nam: dziś zamiast pogadanki zobaczymy film.
Był to film ze świętym José Marią. Nagranie ze spotkania, gdzie różni ludzie zadawali mu pytania, a on odpowiadał. Jeden z młodych chłopaków, który był na tym spotkaniu, zapytał go: co odróżnia nas, chrześcijan, od pozostałych osób? Święty José Maria odpowiedział mu: my, chrześcijanie, powinniśmy być jak zapalone latarnie, ponieważ są chrześcijanie, którzy są latarniami, ale zgaszonymi. Wyszłam niesamowicie poruszona, z dziwnym uczuciem wewnątrz, którego nie mogłam wyjaśnić. Było to dla mnie bardzo niezręczne. Czułam się, jakbym miała coś wewnątrz, co się porusza. Niepokój i dyskomfort jednocześnie. Nie wiedziałam, jaką zrobić minę, ani co powiedzieć. Musiałam mieć naprawdę dziwną minę, bo moja koleżanka, która była ze mną, spytała mnie: słuchaj, czy wszystko w porządku? I powiedziałam: tak, w porządku. Ale musiała zauważyć, że coś nie było w porządku, więc dopytywała: czy naprawdę wszystko w porządku? Czy jest coś, co ci się nie podoba? Więc powiedziałam: tak jak widzisz, teraz jestem zupełnie wytrącona z równowagi. Jednej nocy, gdy spała, miałam prawdziwy koszmar. Nie jak zwykły koszmar, ale jakby było to prawdziwe przeżycie. Choć to był sen, bo co innego mogłoby to być? Śniło mi się, że mój ojciec umiera. I nie mogłam się obudzić z przerażającym uczuciem. Chciałam się obudzić. Umierał mój ojciec, umierał mój ojciec. W końcu udało mi się obudzić z kołaczącym sercem, cała spocona. Wstałam bardzo poruszona. Poszłam do pokoju moich rodziców. Otworzyłam drzwi i powiedziałam: tato, śniło mi się, że umierasz. Potem spotkałam mojego męża w korytarzu i mówię: Angel, śniło mi się, że mój ojciec umiera, ale widziałam to bardzo jasno, że mój ojciec umiera. A mój ojciec powiedział: czy nie jest to może znak, na który czekam? I wkrótce zmarł, choć nic mu wcześniej nie było. Nagle pękła mu aorta. Nie wiedzieliśmy, że miał bardzo rozszerzoną aortę. Nie wiem, czy było to 2 tygodnie później, czy nie. Nie przyszło mi do głowy, żeby się nad tym zastanawiać. Do 2001 roku pracowałem jako ochroniarz, ale nadal miałem potrzeby narkotykowe, bo tak jak już wam powiedziałem, miałem słabość do uzależnienia się od substancji. I to doprowadziło mnie do popełniania przestępstw. Sprawiedliwość podjęła odpowiednie działania. Straciłem pracę, żonę, dom. Wszystko straciłem wraz z trafieniem do więzienia. Nic mi nie zostało. Powiedzieć, że chciałem umrzeć, to za mało. Gorąco pragnąłem umrzeć. A potem powiedziałem: zostawiam wszystko, i zostawiłem wszystko. Rozmawiałem z właścicielem firmy, a on ułatwił mi wyjście. Gdyby nie to, byłoby bardzo trudno. I podjąłem się realizacji projektu, który chciałem zrealizować, zgodnego z tym, co studiowałem, który uważałem, że może pomóc mnie i innym. Ale było to trudne, w apogeum osobistego kryzysu, z rodziną, która nie rozumie, że opuszczasz prestiżową pracę z dobrym wynagrodzeniem i mówisz: idę sobie, rzucam wszystko. I oczywiście rodzina się boi, bo ma wątpliwości, panuje zła atmosfera. Minęło trochę czasu, a ja nadal nosiłam w środku to dziwne uczucie. Ten niepokój wewnętrzny, dyskomfort. To znaczy, nie byłam już taka jak przedtem, od momentu, kiedy usłyszałam te słowa świętego José Marii. To nie to samo. Już nie byłam tą samą osobą. Zaczęłam się pytać, dlaczego jestem zgaszona, skoro wcześniej się za taką nie uważałam. Mój ojciec prosił o wiadomość, o znak. I miał dobrą śmierć, tak jak chciał, ponieważ przez cały czas był spokojny, był bardzo dobrze traktowany, aż do śmierci. A dla mnie był to punkt zwrotny. To ja, która się najbardziej śmiałam, właśnie ja byłam tą, która otrzymała znak. Powiedziałam: no cóż, wygląda na to, że to prawda. Dla mnie było jasne, że nie może to być przypadek. I od tego czasu, zamiast gniewać się na Boga, widziałam, że jestem coraz bliżej Niego.
Ale przytłaczał mnie straszny smutek. Miałam straszliwą depresję. Musiałam pracować. Musiałam nadal pracować, gdyż zaczęłam swoją pierwszą pracę. Nie miałam już możliwości bezrobocia i starałam się prowadzić lekcje, ale nieraz musiałam wybiec z klasy, żeby płakać, bo nie byłam w stanie być przed uczniami. Pamiętam, że pewnego dnia byłam w łazience, zamknęłam się w niej. Byłam w domu sama i zaczęłam krzyczeć. Proszę, Panie, mam nadzieję, że sąsiedzi mnie nie usłyszeli. Panie, pomóż mi, potrzebuję, żebyś mnie wyleczył z tego bólu. Muszę być w stanie iść dalej. Minął rok od śmierci ojca, a ja byłam w tym samym stanie.